Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie taki, w sumie mam nadzieję, niezbyt długi film. Mam nadzieję, niezbyt długi dla Was, ponieważ wiem, że zbyt długie filmy bywają czasem zbyt nudne. Dzisiaj będzie test nowego sprzętu do nagrywania, w który udało mi się zaopatrzyć tak naprawdę 24 godziny temu, więc tak naprawdę to jest praktycznie pierwszy film, który nagrywam. Nie mam pojęcia jeszcze, jaka jest jakość tego filmu. No jak wspomniałem, to jest test nowego sprzętu do nagrywania. Słuchajcie, zupełnie poważnie mówię, że nie mam pojęcia, jaka jest jakość tego filmu, który oglądacie. To znaczy teraz już wiem po montażu, ale w tym momencie, kiedy to nagrywam, nie mam pojęcia, jaka jest jakość, bo tak jak wspomniałem, ten sprzęt odebrałem raptem 24 godziny. Brak czasu sprawił, że przez te 24 godziny praktycznie nie testowałem kamery. I teraz jesteście świadkami, tak naprawdę na żywo testuję. Wy już wiecie, jaka jest jakość, ja się dowiem po montażu, pod koniec filmu skomentuję. A tym sprzętem jest iPhone 12 Pro Max, który odebrałem właśnie 24 godziny temu. No, z pomocą tego telefonu będę kręcił najbliższe vlogi, a ile tych vlogów będzie, to będzie zależeć od jakości kamery, od tego, jak radzi sobie ta kamera. Tak jak wspomniałem, ja jestem początkującym fotografem, początkującym youtuberem, więc nie znam się na tym, więc liczę na waszą ocenę, na waszą opinię w komentarzach. Chciałbym, żebyście przede wszystkim skomentowali, jak radzi sobie właśnie ta kamera w tym iPhone'ie. No bo tak jak wspomniałem, od tego będzie zależeć w sumie przyszłość moich vlogów. Jeżeli kamera będzie sobie dobrze radzić, tak jak recenzje pokazują, to ten iPhone będzie mi służył do kręcenia vlogów przez jakiś dłuższy czas. Natomiast jeżeli jakość nie będzie zbyt zadowalająca, to będę musiał niestety pomyśleć nad zorganizowaniem sobie jakiegoś bardziej profesjonalnego sprzętu. A więc no, zapraszam do komentarzy i liczę na Waszą opinię, liczę na Waszą pomoc. Korzystam tutaj z różnych trybów, ale tak naprawdę cały ten vlog jest kręcony przy ustawieniu 4K 30 klatek na sekundę. Tam trochę kombinowałem z jasnością, z ISO kombinowałem trochę, ale mniej więcej te ustawienia pozostawiam takie same. A więc taka mała motywacja przy okazji, chcę nawiązać do mojego filmu, w którym nagrałem taki motywacyjną gadkę, powiedzmy, na temat, jak zacząć kręcić na YouTubie, jak się zmotywować do tego. I był tam jeden taki punkt, nie mam sprzętu, a więc sami widzicie, że tak naprawdę każdy ma jakiś sprzęt do tego, żeby zacząć kręcić na YouTubie. Ja zdecydowałem się, że będę to robił telefonem. Wybrałem iPhone'a 12 Max Pro, bo tak jak Wam mówiłem, tak słyszałem, że jego kamera świetnie sobie radzi i jak najbardziej nadaje się dla youtuberów. Ja też nie mam profesjonalnego sprzętu, nie mam profesjonalnej kamery i liczę na to, że ten iPhone mi pomoże robić fajne filmy i fajne zdjęcia i ten mój cały vlog będzie wyglądał jakoś przyzwoicie. It's normal that I feel down, but you know when I think about the days, the days.
snow, I'm a little feel down. But you know I liberate when I think about the days, days. No i coś, co muszę powiedzieć, taki mały disclaimer. Jako że ja nie jestem profesjonalnym testerem żadnego sprzętu elektronicznego, a tym bardziej smartfonów, więc to, co ja tutaj mówię i pokazuję, to nie może być jakby wyznacznikiem do podejmowania decyzji o zakupie bądź nie kupowaniu tego telefonu. Ja tutaj nikomu nic nie sugeruję. Jeszcze raz powtarzam, testuję ten telefon tylko na swój prywatny użytek i jeżeli pod koniec filmu pojawi się moja opinia na temat jakości filmów, to będzie to tylko moja opinia, z którą wy możecie się nie zgadzać lub zgadzać. No musiałem to powiedzieć. It's normal that I feel down, but you know I liberate when I think about the days, the days, the days. It's normal that I feel down, but you know I liberate when I think about the days, the days. Muszę przyznać, że fajny klimat, jedzenie loda na takich beczkach prawdziwych. Nie, Kacper? Lepiej smakują, przyznajesz. Teraz mega trudne warunki oświetleniowe. Taki zacieniony tunel z drzew w parku, godzina 19:30. A więc moi drodzy, to już koniec tego testu iPhone'a 12 Pro Max. Zapraszam Was do komentarza, ja się zabieram do montażu. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na następny film, który nie wiem jeszcze o czym będzie, ale na pewno będzie z kolejnego pięknego miejsca okraszonego szkockimi krajobrazami oczywiście. It's normal that I feel down, but you know I liberate. When I think about the days, the days, the days. It's normal that I feel down, but you know I liberate. When I think about the days.